Witajcie, kochani! Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować przepis na super ciastka. Ciastka te są o smaku orzechowym z nutą pomarańczy. Przeozdobione rodzynkami, żurawiną, słonecznikiem, orzechami, migdałami, orzeszkami pini. Dekorujemy je tym, czym lubimy. Ciasteczka te są bez proszku do pieczenia, są bardzo pyszne, kruche. Możemy je również podarować jako prezent mikołajkowy, pięknie zapakowany. Więc polecam i zapraszam do obejrzenia przepisu. Do miksera dodajemy 175 g mąki pszennej. Uprzednio najlepiej ją przesiać przez sitko. Następnie będziemy potrzebować skórki od pomarańcza. Wiadomo, pomarańcz myjemy, sparzamy i ścieramy tą skórkę do naszej misy. Następnie dodajemy 80 g cukru. Szczyptę soli. Jedno jajko. I 80 g zimnego masła. I to już wszystkie składniki. I teraz będziemy to miksować. Ciasto mamy wyrobione. Pięknie pachnie. I takie ciasto zawijamy folią i wkładamy do lodówki na godzinkę. Po godzinie wyciągamy nasze ciasto, jest twarde i pachnące pomarańczem. Podzielmy sobie może na dwie części. Pięknie pachnie. I teraz ja delikatnie podsypuję mąką na to zblendowanymi orzechami. I na tych zblendowanych orzechach będę je wałkowała. Przygotujmy sobie foremki. Ja, jak widać, rozwałkowałam je cienko. Przygotowałam sobie blaszkę z papierem i będę robiła teraz takie kuleczki. Na takie ciasteczka będę nakładała
Ja sobie tutaj na talerzyku przygotowałam rodzynki, żurawinę, orzechy, migdały i orzechy pini. Więc w zależności co bardziej lubicie i jak chcecie mieć te ciasteczka, to nakładacie na wierzch. I tak przekładamy je na blaszkę. Tak przygotowane ciasteczka smaruje nam się żółtkiem z odrobiną mleka. I delikatnie smaruje każde ciastko. Następnie na każde ciastko możemy dawać sobie, tak jak wcześniej powiedziałam, przygotowane bakalie. Rodzynki, orzechy, żurawinę. I tak przygotowane ciasteczka wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 12 minut. A my bierzemy się za kolejne ciasteczka. Jeśli za bardzo by Wam się ciasto kleiło, to podsypcie mąką, ale myślę, że wystarczy odrobina. No i nie zapomnijmy o zblendowanych orzechach. To ciasto tak pięknie pachnie. Pierwsze ciasteczka już gotowe. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Zapraszam do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.